Tak. A to z kolei jest miejsce, gdzie ja chcę się pobawić troszkę z tymi dziobatkami. W sensie on się musi obrócić. Co ty, facet, patrolujesz, że się gapisz w miejsce, gdzie właściwie nic nie zobaczysz? Ale dobra, nie moja broszka. Obróć się tam. Oh yeah. Killing like a pro. Okej, już widzę. Cóż to? Ktoś nam pomaga? Kto tam? Wyświadczyłeś mi wielką przysługę. Pokaż się, chcę ci podziękować. Bardzo dziwne. A może... Nie, to niemożliwe. Książę zna te strzały. Nawet bym powiedziała, że całkiem nieźle je zna. Oh, Jesus Christ. Znam ten fragment. Tak, koleś, poskradaj się, poskradaj się. Poobracaj ten swój łebek. Dobra. Już widzę, jak się obracacie. Dobra. I teraz ty się tylko obróć na boczek. Nie chce mi się z wami bawić po cichu. A problem polega na tym, że jeżeli nie podejdziemy do nich odpowiednio... to te cholery niestety nas zrzucą. Serio, książę? Serio, książę? Serio? No, wystrzel tę swoją strzałę. No. Wojownikiem? Morda w kubeł. Daj mi porządny miecz, a nie jakiś cholerny sztylecik. Drzazga cholera, a nie... Skończyły mi się dachy. Rzeczywiście. Irytujące, ale kontynuujmy. Zejdź na poziom ulic i poszukamy innej drogi na górę. Jesteś wyjątkowo upartym wewnętrznym głosem. Wiesz o tym? Cóż, ktoś musi podejmować tutaj decyzję. O, łańcuch, jak miło. Tego mi było trzeba, łańcucha. Mhm. Książę, ale nie obracaj się, tylko zjedź na dół. I teraz tak. Nie, obróć się, dziobatku. Obróć się.
Dziękuję. Obróć się. Tak, ładnie, ładnie. Słodziutko. Wszystko poszło according to plan. Okej, tędy muszę się wydostać pewnie. Ojej. Książę, musisz troszeczkę schudnąć. Tyłek ci musiał urosnąć od ostatniego razu, kiedy się wspinałeś. Bym powiedziała, że to niewłaściwa dieta. Gdyby nie to, że nie widziałam, żebyś cokolwiek jadł od pierwszej części Prince of Persia? Którą stronę teraz? Do tyłu. No dobra. Gdzieś dotarliśmy. To najważniejsze. I teraz tak. O, to ja już widzę, gdzie jesteśmy. Ku mojej pewnej zgrozie. Bo to oznacza, że Zaptis jest daleko. A tam jest w tym miejscu upgrade do życia. So, buhuhu. Nie przeszkadzajcie mi sprzęty podstawowej użyteczności. O, cześć. Ziarenko piasku. Nie, 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 nie. Fajnie by było móc tutaj spowalniać czas. Ale gra nie jest na tyle litościwa, żeby nam dać taką moc teraz, więc... Uff. Uff. Wow. Czekaj. No proszę, i kolejna skrzyneczka z piaskami. To jest chyba czwarta jakoś, tak? Tak mi się jakoś zdaje, że to może być czwarta. Ale nie dam sobie za to ogona uciąć. Cześć, wodo. Ech. O matko. Serio? Dobra, czyli po prostu... A, bo tutaj jest występ, deska w sensie. Jak miło. Okej. Ominęło mnie to, ale teraz z kolei czeka mnie to. Udało się, przeżyłam, dotarłam. Aleluja. Tak jest, przedłużyłam sobie pasek zdrowia. A to znaczy, że możemy wracać tam i już iść zgodnie z fabułą. Tak jak nas prowadzi. Ulżyło mi. Bo bardzo nie lubię tych
strzałek. One zawsze dadzą mi się we znaki. No ale cóż poradzić. Nic nie poradzę na to. Jedyne co mogę zrobić to po prostu grać dalej. Okej. Już się martwiłam, że sobie drzwi nie otworzę, ale sobie przypomniałam, że przecież jak jest z jednej strony zamek, że tak powiem, to z drugiej również powinien być. Bo nie miałoby sensu wtedy robienie upgrade'u do życia. Nie? Teraz tak. Czy tu znajdę piaseczek? Znajdę. Piękny, świeżutki piaseczek. Super. Czyli w takim wypadku zapis. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli będę następnym razem opowiadała od tego miejsca? Oj tak. Bardzo dobrze znam to miejsce. Mnie też. Tamten jegomość tam. On jest większy nawet niż golemy w Warrior Within. Większy nawet niż gryf w Warrior Within. To jest jeden z generałów wezyra o imieniu Klompa, bodajże. Ta rzecz była kiedyś człowiekiem. Była tam, kiedy umierała Kailina. Tak jest, brzydal. Bez żuchwy. Ciekawe, kto go tak urządził. Oj. Dobra, ale teraz to my nie będziemy się z nim bawić, bo jeszcze jest koleś zbyt twardy. Musimy go ciut zmiękczyć. A żeby go zmiękczyć, pozbawimy go patrzałek. Jedna patrzałka. Teraz druga patrzałka, tylko najpierw dotrzyjmy na miejsce. A! Ale przegapiłam. Oj. Oj! Nie podobało mi się to. Bardzo mi się to nie podobało. To bolało, nawet bym powiedziała. Klompa wyprzedza fakty, chociaż tutaj prawie mnie zabił. Teraz się wstrzelić trzeba. Tak jest. Masz po łapach, draniu. I druga patrzała. I teraz postaramy się nie dać się zabić i za to zabić naszego przeciwnika. Pozbawiłeś go wzroku. Teraz rzuć go na kolana. Tak jest. I to trzeba zrobić dokładnie tak, jak walczyło się z golemami w poprzedniej części. O! Jezu! Zaraz mi się piaski skończą. Muszę zachować sobie te ostatnie piaski na jakąś lepszą okazję. Co mi tak źle idzie? W ogóle perspektywa kamery jest koszmarna i nie da się tego zmienić. Nie widzicie już! Atakuj go z bliska! Thank you.
Tak jest. I po klompie. Pomimo kilku faili, udało się. Książę, uratowałeś niewinnych ludzi. Kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie miał. Będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. Dobrze, Kaelino. Cieszę się bardzo z tego powodu. Zresztą wiesz o tym. No, w każdym razie... Książę wreszcie dokonał czegoś dobrego dla mieszkańców Babilonu, a nie tylko zemsta. O, już ja was znam. Czemu nie trafiłam? Aha, okej, widzę już czemu. Książę uciekł z areny, zły, że zwrócił na siebie uwagę. Bał się też, że wrogowie mogą się zorientować, że stawał się bestią piasków. Ale coś jeszcze go gryzło. Uratowani mieszkańcy wierzyli, że przybył tutaj dla nich. Ci ludzie, jego poddani, żyli, podczas gdy powinni byli umrzeć. To był tylko przypadek. Jego myśli skupione były wyłącznie na dotarciu do wezyra i zemście. Może teraz... Fail za failem. Teraz książę zapamięta, że kiedyś walczył za coś innego niż tylko stracony honor. Ale było jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy tak się stało. Okej. Cóż, to może chwilkę potrwać. Ponieważ nie lubię bardzo czasówek. Bardzo, bardzo nie lubię czasówek. A w tej grze jest ich pełno. Książę, pędź po prostu. Dziękuję. Teraz sobie troszeczkę piasków pozbieramy, bo skoro mamy taką okazję, to czemu by nie? Każda okazja, żeby zebrać piaski, jest dobra. Tym bardziej, że nasz książę w swojej mrocznej postaci wymaga, żeby mu te piaski co jakiś czas uzupełniać, żeby po prostu nie padł. W przeciwieństwie do upiora, mroczny książę niestety przez cały czas traci piasek. Tego się nie da uniknąć. Nie wiem, czy o tym już mówiłam, ale pierwotnie gra ta miała nazywać się Rival Swords i generalnie miało być tak, że pod wpływem ognia książę zmieniał postać na mroczną swoją wersję, a pod wpływem wody na tę zwykłą. Popatrz. Fara! Skąd znasz moje imię? Tak, więc... Oczekuję odpowiedzi. Słyszałem opowieści. Cudowne opowieści o pięknej i dzielnej księżniczce Indii. Tej, która przybyła do Babilonu, chcąc ukarać złego wezyra, który zrobił jej coś potwornego.
Widzisz? Teraz nas zabije. Jak udało ci się tutaj przeżyć tak długo? Powodzenia. Nie ma to jak drewniane aktorstwo. Szczerze mówiąc, czasami chciałabym, żebym mogła sobie tutaj spokojnie grać w języku angielskim i nie przejmować się tym, że niektóre osoby odgrywające swoje role w tej grze po prostu nie odwaliły jakiejś specjalnie dobrej roboty. Aktorka podkładająca głos w parze troszkę skiepściła. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść następnym razem. Dziękuję ci, Kailino. Teraz tak. Nie, teraz nie mogę, bo tamten koleś stoi nie tak jak trzeba i zaalarmuje. Przesuńcie się może, co? Odwróć się, dziobatku. Dziękuję ci. Pomyliły mi się przyciski. Dziękuję. Dziękuję. Tak, teraz jesteś blisko, ale troszkę nie tak stoisz, jakbym chciała. Chociaż czy to ma jakieś większe znaczenie? Zobaczymy. O! Mogę się zakraść. Więc tak czy owak wyszło dobrze. A ty co? Będziesz tak stał? No dobra. Kurczę, ale z tym ramieniem całym świecącym to już jestem jak latarnia w ciemności. Pokaż ten wzór z piasków. Już ci na ramię wchodzi. Uważaj, książę, bo niebawem zmienisz się w upiora piasków. Nazwała mnie obcym. Nie nazwała chyba. Nic nie pamięta z naszej wspólnej przeszłości. Bo to się nigdy nie wydarzyło. Wiesz, nie było piasków czasu ani azadu. Dostajesz wyzyra, tracisz panienkę. Nieważne. Lepiej nam będzie bez niej. A może już zapomniałeś? Może kilka strzał w plecach przywróci ci pamięć? Musimy ją dogonić. W porządku. Chociaż podejrzewam, że ty i ja chcemy zupełnie różnych rzeczy od tej dziewczyny. Farah jest tam sobie w okienku. Pewnie będzie widziała nasze wyczyny, tudzież ich brak. W dół, książę, w dół. Okej. Już myślałam, że się nie chwycisz i będziemy mieli oboje problem. No ale na szczęście się chwyciłeś, więc teraz poczekamy sobie na tych dwóch tutaj miśków. No chodźcie, chodźcie. Dwa problemy za jednym zamachem. Ten tutaj sobie krąży, więc poczekamy, aż sobie przejdzie dalej, bo póki co nam troszeczkę zawadza. Okej. Jest do nas plecami, więc można podchodzić. Tak jest. Duży problem z głowy. Oko cyklonu. Czy jakoś tak, czy oko burzy. Nie pamiętam. Oko cyklonu, okej. Nazwali to jednak okiem cyklonu. Więc w tej chwili będziemy mogli spowolnić czas. Będzie nam potrzebne to do tego, żeby otworzyć te drzwi. Kłopot polega na tym, że najpierw musimy wyeliminować przeciwników, którzy gdzieś tutaj się kręcą. I wcale się z tego powodu nie cieszę. Bo te cholery już wiedzą, że ja tu jestem. Proszę. Już wiedzą, że ja tu jestem. Jak się uporać z nimi?
Chyba nie pójdzie tak źle, jak mi się wydawało, że może pójść. Okej. Poszło nawet przyzwoicie z nimi. Zbierz piaski, zbierz. To było dobre. Dzięki, stary. Nie ma tu już żadnego innego dziobatka? Serio? Ani żadnego przeciwnika, ani nic? Jestem prawie zawiedziona. Ale prawie robi wielką różnicę, więc po prostu sobie pozbieram piaski z koszyków. Skoro już przebiegłam się taki kawał drogi, żeby sprawdzić, czy przeciwnicy tutaj są, to przynajmniej pozbieram sobie piaski, bo mamy ich już 880. Proszę, jaka ładna liczba. Także... to już wystarczyło na odblokowanie kilku grafik. Trzech może? Jakoś tak, tak mi się wydaje. Pierwsze grafiki chyba są już odblokowane, po czym... kolejne odblokowuje się za 100, potem chyba za 200, potem 300 i tak dalej. Więc... Oczywiście mogę się mylić i dokładne liczby mogą być inne. W każdym razie tutaj mamy przycisk, który po uruchomieniu warto... O! Oj. Dobra, skoro już i tak nie zdążyłabym, to przynajmniej... zbiorę sobie piasek stąd. Po prostu zaczęłam się rozglądać za bronią drugą i się zagapiłam. Bo w czasie ruchu wydawało mi się, że te płyty takie leżące sobie na drodze mojej, że to jest broń i się... wstrzymałam z biegiem, a to był błąd. Książę, pospiesz się. Po prostu rusz szybciej ten swój tłusty tyłek. Dziękuję. No. Kolejne przepiękne miejsce, w którym ktoś postanowił prawdopodobnie postawić świecę dla zmarłych. Ech. Dobra, tutaj akurat zmyślam. Czy mam kontynuować? Będę następnym razem opowiadał.